Witajcie. Mam na imię Jessie. Słyszałem, że na tym kanale ludzie publikują swoje niepokojące opowieści. Dużo już przeczytałem. Większość z nich mówi o potworach, zdarzeniach o nadprzyrodzonym charakterze, seryjnych mordercach, a nawet nawiedzonych przedmiotach. Słyszałem, że duża część tych historii jest ponoć prawdziwa, ale nigdy w to nie wierzyłem. Nie myślałem, że takie rzeczy mogą się rzeczywiście wydarzyć. No może wyjątkiem są seryjni mordercy. Chodzi o to, że zawsze byłem przekonany, że to tylko zmyślone bajki, dopóki nie spotkałem demona z lustra. Chodzę do liceum znajdującego się na prowincji w stanie Massachusetts. Szkoła jak każda inna. Są lekcje. Każdy ma swoją grupkę znajomych, nic nadzwyczajnego. Nie, szkoła nie jest nawiedzona i nie została zbudowana na indiańskim cmentarzu. Nic z tych rzeczy. To całkowicie normalne miejsce. Jednak ostatnio, powiedzmy jakieś 2 lub 3 tygodnie temu, zaczęły po szkole krążyć dziwne plotki. I nie było to coś w stylu ten zdradził tamtą, albo ta z drugiej grupy jest w ciąży. To była jedna z tych pogłosek w rodzaju miejskich legend. Chłopak, od którego wszystko wyszło, nazwijmy go Tim, był popularnym gościem, lubianym przez wszystkich. Któregoś dnia przyszedł z triumfalnym uśmiechem na twarzy i paradował z nim przez całą szkołę. Jeden z moich przyjaciół, Dan, podszedł do niego i zapytał z ciekawości, z czego się tak cieszy. Tim odpowiedział krótko: pokonałem demona z lustra. Tak, jakby był to nie wiadomo jak wielki wyczyn. Dan dopytywał dalej: pokonałeś demona z lustra? A kim niby jest ten demon z lustra? Z racji tego, że nie chce mi się teraz relacjonować całego ich dialogu ze szczegółami, pozwólcie, że sam opowiem, kim jest tajemnicza istota z lustra. Demon z lustra to nic innego jak duch, który pojawi się, jeśli wezwiesz go 3 razy, stojąc przed lustrem, kiedy jesteś sam. Tak, wiem, co sobie teraz myślicie, że to kolejna pseudosztuczka, prawda? W końcu chyba wszyscy próbowaliśmy już numeru z krwawą Mary, kiedy byliśmy mali i przekonaliśmy się, że to gówno prawda i żaden duch nagle się nie pojawi. Wiadomo, czuło się pewne rozczarowanie, ale i ulgę zarazem, że nic nie wylazło z lustra i nas nie zabiło. Początkowo myślałem, że ten demon to ta sama bajka. Tim na pewno chce nas wkręcić. Wszyscy przy stoliku na stołówce patrzyliśmy na niego podejrzliwie, rzucając komentarze pełne niedowierzania. On tylko powtarzał: spróbujcie sami, jak mi nie wierzycie. Kilkoro z nas przytaknęło, patrząc na siebie nawzajem, a potem wróciliśmy do lunchu. Reszta dnia minęła dalej w miarę normalnie. Wróciłem do domu, odrobiłem pracę domową i tyle. Mama i tata wyjechali na tydzień w podróż służbową, więc byłem sam w domu. Towarzystwa dotrzymywał mi mój pies, więc nie doskwierała mi samotność. Czas leciał i w końcu nadeszła noc. Skończyłem właśnie myć zęby przed lustrem w łazience, kiedy nagle przypomniała mi się ta głupia plotka zasłyszana w szkole. Pomyślałem, że spróbuję tylko po to, żeby udowodnić sobie, że to nic takiego. Wyłączyłem światło. Stanąłem przed lustrem. Wziąłem głęboki oddech i zawołałem 3 razy. Demonie z lustra! Demonie z lustra! Demonie z lustra! Czekałem chyba przez dobrą minutę w ciemności
i nic się nie wydarzyło. Od początku wiedziałem, że to bzdety. Uśmiechnąłem się do siebie i poszedłem do łóżka, wyobrażając sobie, jak następnego dnia wyśmiewam to wszystko Timowi prosto w twarz. Nazajutrz trzeba było iść do szkoły. Przez całą pierwszą połowę dnia nie wydarzyło się nic dziwnego. Ale potem przyszła pora lunchu. Gadaliśmy sobie jak zwykle przy stoliku i wtedy zjawił się Tim. Tylko był jakby nieswój. Z jego twarzy zniknął ten zawadiacki uśmieszek. Wydawał się być czymś bardzo zmartwiony i głęboko zamyślony. Nigdy wcześniej nie widzieliśmy go takiego. Powoli zajął miejsce, po czym zaczęliśmy pytać go, co się stało. Przez chwilę siedział w ciszy, a potem wypalił. Znów go widziałem. Dopytywaliśmy, kogo takiego spotkał. Trochę zaniepokoił nas jego stan. Tim odpowiedział nieśmiało. Widziałem demona z lustra. Przewróciłem oczami, pomyślałem, że się zgrywa, bo znów chcę być w centrum uwagi. Ejo, żaden demon z lustra nie istnieje. Próbowałem go wezwać wczoraj w nocy. Tim zwrócił się w moją stronę i wykrzyczał: właśnie, że jest prawdziwy. Znów go wczoraj widziałem. Przyjdzie po mnie. Tak powiedział. Jego głośne wyznania zwróciły uwagę innych stolików i nauczycieli. Cała stołówka nagle zamilkła, a on krzyczał dalej. Przyjdzie po mnie! Jeden z nauczycieli chwycił go za ramię i wyprowadził ze stołówki. Co tu się dzieje do cholery? Przyspieszając nieco bieg akcji, parę dni później plotki o demonie z lustra za sprawą internetu rozniosły się wśród lokalnej społeczności. Do czasu powrotu rodziców dziwne pogłoski zdążyły spowodować niemałe zamieszanie. Wszystko im opowiedziałem. Każdego wieczoru nadal próbowałem wezwać demona z lustra, ale nieważne jak bardzo się starałem, nie dane było mi zobaczyć tej zjawy. Jednakże wielu innym osobom w szkole najwyraźniej się pokazał, nawet kiedy wcale nie próbowali go wywołać. Po prostu stawali przed lustrem, czesząc włosy, szykując się do snu. A potem, ni stąd, ni zowąd, ich odbicie przybierało postać demona z lustra. Dlaczego nie udawało mi się go zobaczyć? Nie rozumiałem tego i byłem tym bardzo sfrustrowany. W zeszły poniedziałek przed południem cała szkoła zebrała się w sali widowiskowej. Zdarzało się to tylko z okazji wyjątkowo radosnych lub dramatycznych wydarzeń, a biorąc pod uwagę upiorne opowieści, które osiągnęły ostatnio spory rozgłos, czułem, że nie chodziło raczej o przekazanie dobrych wiadomości. Dyrektor szkoły podszedł do mównicy z posępnym wyrazem twarzy, a potem oznajmił wszystkim zgromadzonym, że Tim nie żyje. Policja znalazła jego ciało we własnej sypialni, po tym jak musieli wyłamać drzwi. Nie wierzyłem własnym uszom. Czy to działo się naprawdę? Nie. To niemożliwe. W jaki sposób zginął? Czy naprawdę w końcu się zabił przez całą tę aferę z demonem? Czy może stało za tym coś innego? Wieczorem tego samego dnia otworzyłem stronę naszej szkoły. Dostępny był na niej czat dla uczniów, przez który mogli kontaktować się ze sobą w sprawie zadanych projektów, terminów testów i takich tam. Właśnie rozmawiałem ze znajomymi o całej sytuacji, kiedy nagle wyskoczyło powiadomienie, że dołączył do nas gość, demon z lustra.
Przez kolejne kilka sekund wpatrywałem się w komunikat na ekranie. Czy to miał być jakiś chory żart? Bo nikomu nie było do śmiechu. Inni od razu zaczęli wypytywać, kim jest, ale nie odpowiadał na zaczepki. Wysłał na czacie tylko jeden link do jakiegoś zdjęcia. Wkrótce po tym moderator go zablokował. Wbrew zdrowemu rozsądkowi kliknąłem w link i szybko tego pożałowałem. Widok, jaki zobaczyłem na tym zdjęciu, będzie mnie prześladował już do końca życia. To był Tim, a właściwie jego zwłoki, blade i bezwładne. Otwarte usta zastygły w przerażającym, niemym krzyku. Dziesiątki ostrych odłamków szkła tkwiło wbitych w jego skórę, z czego dwa największe wystawały z oczu. Wszędzie była krew. Na jego klatce piersiowej, pionowo, zostały wycięte dwie równoległe rysy, na które częściowo nachodził jeszcze znak X. Zatkało mnie. Byłem przerażony i zacząłem płakać. Przecież on był jeszcze dzieciakiem. Kto mógł mu to zrobić? Pierwszy potencjalny sprawca, który przyszedł mi do głowy, to demon z lustra. Czy to możliwe, że on istnieje? Czy to on zamordował Tima? Te wszystkie pytania nie przestawały wybrzmiewać w mojej głowie. Zrobiło mi się niedobrze. Wyrwałem kabel zasilania z komputera i ekran natychmiast zgasł. Nie mogłem powstrzymać łez. W ciągu następnych kilku dni sprawy przybrały jeszcze bardziej dramatyczny obrót. Pojawiły się doniesienia o innych zaginionych, o zamordowanych dzieciakach. Za każdym razem, kiedy na jaw wychodziła kolejna tajemnicza śmierć, zdjęcie zwłok jakimś cudem było wysyłane na szkolny czat przez użytkownika o niku Demon z lustra. W końcu przestałem wchodzić w te wysyłane linki. Doskonale wiedziałem, co przedstawiają te zdjęcia. Wiedzieli też wszyscy pozostali. Wkrótce szkoła została zamknięta przez policję. FBI zaczęło prowadzić przesłuchania. Ja jednak przez cały czas zastanawiałem się nad jedną rzeczą. Dlaczego nie mogłem zobaczyć demona z lustra? Może nie powinienem nawet o to pytać. Powinienem się tylko cieszyć, że mnie nie spotkało to nieszczęście i przestać w kółko o tym myśleć. Ale ja chciałem wiedzieć. Ten jeden, ostatni raz poszedłem do łazienki. Zgasiłem światło i spojrzałem w lustro. A potem jeszcze jeden, ostatni raz. Próbowałem przywołać ducha, trzykrotnie wypowiadając jego imię. Demonie z lustra. Demonie z lustra. Demonie z lustra. Roztrzęsionym głosem, za każdym razem coraz mniej wyraźnie, powtarzałem wezwanie, czując jednocześnie, że mój umysł zaraz eksploduje. Musiałem poznać prawdę. I w końcu zobaczyłem go. Odbicie w lustrze zaczęło się zniekształcać i po chwili ujrzałem w nim mężczyznę. Miał na sobie dżinsy i oliwkowo-zieloną bluzę z kapturem. Jego ubrania były zachlapane krwią. Z każdej strony ciała wystawały kawałki szkła, przez co wyglądał jak jakiś makabryczny igielnik. Widziałem szwy na jego zamkniętych ustach, ale nie mogłem przyjrzeć się reszcie jego twarzy. W ręku trzymał zakrwawiony kawałek lustra. Stałem sparaliżowany ze strachu.
jak ludzie reagują, stojąc twarzą w twarz z seryjnym mordercą. Do końca nie wierzyłem, że to, co się dzieje, jest prawdą. To musiał być tylko popieprzony sen albo halucynacje. Cofnąłem się o krok od lustra. Słyszałem tylko bicie swojego serca dudniące w uszach. A wtedy, ku mojemu zdziwieniu, demon z lustra również zrobił krok w tył. Zachowując największą ostrożność, cofnąłem się jeszcze dalej. On ponownie powtórzył za mną. Perfekcyjnie imitował każdy mój ruch, dosłownie jakbym patrzył w lustro. Zamknąłem oczy i potrząsnąłem głową. Teraz widziałem już siebie. To znaczy swoją twarz, ale ubrania były inne. Miałem na sobie oliwkowo-zieloną bluzę i dżinsy, a w dłoni ściskałem kawałek zakrwawionego lustra. Opuściłem wzrok. To jednak prawda. Byłem ubrany dokładnie w to samo, co człowiek z lustra, którego przed chwilą ujrzałem. Nie, to musi być jakaś kolejna sztuczka. Demon miesza mi w głowie. Potem zobaczyłem krwawy ślad wychodzący za drzwi łazienki. Niechętnie podążyłem za nim. Prowadził do sypialni rodziców. Idąc tam, cały czas szeptałem tylko pod nosem: nie, nie, nie. Powoli otworzyłem drzwi. Moi rodzice. Potłuczone kawałki szkła przecinały ich ciała. Sterczały wbite w gałki oczne. Na klatkach piersiowych dwie linie. Znak X. Teraz już wiem, czemu nie mogłem go zobaczyć. Cały czas miałem go przed oczami. To ja byłem demonem z lustra. Te wszystkie okropieństwa. To byłem ja. Tłumaczenie Aleksandra Rutka. Czytał Jakub Rutka.